Siemano, witajcie. Piękna pogoda, 3 maja. Jestem na polach, oglądam co jak wygląda. Także zaraz się wszystkiego dowiecie. Zapraszam do oglądania. Tak prezentuje się rzepaczek o zimy. Rzepak odmiany Bonanza. Tam mówiłem oczywiście na wcześniejszych filmach, ale ktoś nie wie, to jest odmiana Bonanza. Dosyć wydaje się nisko jak na ten rok, czyli tak jest gdzieś do pasa. Pierwszy raz jest, mam taki niski rzepak, no ale to przy względu na rozkład opadów nic nie zrobimy. Tak wygląda rzepak, zobaczcie, już od dołu ma łuszczyny. Góra jeszcze tam nie rozkwitła do końca, no ale niedługo, więc parę dni będzie już po płatkach. Już opadają płatki, widzicie, na ziemi leży już pełno płatków. Zabieg grzybobójczy był wykonany dokładnie chyba 30 maja, kwietnia, chyba tak, albo wcześniej. Zaraz po pierwszym opadzie deszczu był wykonany. Zobaczcie, też są uskorzenia przez mróz. Rzepak popękał, pokrzywił się. O, tam też widzicie, no to są wszystko miejsca, w którym nas zaatakuje grzyb. No i niestety. Co było wykonane tutaj? Jaki zabieg? No, za duże w koszty się nie pchałem w zabieg ze względu na te susze, więc nie wiadomo jak to dalej jeszcze będzie. Będzie woda, to będzie plon. Nie będzie to, ja tutaj nic nie pomogę. Zobaczcie jakie pokrzywiony. Z tego to za wiele plonu nie będzie. Jakieś tam sito pewnie wyleci za kombajnem. Ogólnie jak się patrzy tak na rzepak z daleka, to pięknie wygląda. No, już w łanie tak super nie jest, ale nie jest też najgorzej, tak? Dwie substancje z innych grup. Pierwsza to był tebukonazol, tam w ilości 250 gram na hektar. Do tego poszedł jeszcze procholas w ilości 450 gram. No i wiadomo, insekcyd tam. Tylko jaka to była substancja? W tamtym roku, gdy pryskałem rzepak, to w opryskiwaczu mi się lance potrafiły składać. Taki był wysoki. No w tym roku. Zaraz wam porównam, sami zobaczcie. Tak widzicie, różnica jest potężna w rzepaku w wysokościach. No zobaczymy jak to się na plonie odbije. Na pewno na plonie się odbije, bo już są uszkodzenia przez mróz, zestresowany jest przez suszę, brak wody. No ale tu jest dobra ziemia, więc teraz popadało, więc on tą wodę powinien coś mieć. Łuszczyny już fajnie, pięknie nam tworzy. Zaraz będzie nalewał. Także oby jeszcze popadało mokry maj, to będzie jakiś plon. Działko o powierzchni 7,60 około. Po lewej stronie mamy jęczmieniary, po prawej rzepak, tak mam pole przydzielone, bo tak mi pasowało, po prostu musiałem je przydzielić. No nie lubię za bardzo pól dzielić, no ale musiałem je przydzielić. Co tu mamy? Jęczmień, jary, odmiana KWS, Dante, uwaga, siany 10 marca w ilości 280-290 sztuk na metr.
Widzicie, jaki piękny? Naprawdę podoba mi się. Po tych deszczach, co teraz przyszło, to zrobił się prześliczny, że tak powiem. No, oprysk na chwasty już był wykonany. Zobaczcie, już kombosa nam się położyła. Więc będzie chyba dobrze, będzie chyba dobrze. Oby tylko jeszcze deszczu nie brakło. Siany 10 marca, dosyć wcześnie. Naprawdę, bo potem przyszła tak zwana zima, że zrobiło się zimno, przyszły mrozy do minus 8 nawet było. Ale spokojnie, jęczmień był zasiany, siedział sobie pod ziemią, puszczał sobie nam pięknie korzonki, nic mu się nie stało, wyszedł dopiero po, zobaczcie jak był zasiany głęboko. Ktoś może pomyśleć, że suszy u nas nie ma, że tak wszystko pięknie wygląda. No nie, jest susza, naprawdę jest, tylko po prostu trzeba wszystko było zrobić w odpowiednim czasie. To się dało temu jakoś zaradzić schodom. Więc tutaj mamy na tej działce mamy groch, też zaraz tam podskoczę i pokażę wam, jak wygląda groch siany 20 lutego. To jest autko, też niedawno teraz zakupione, którym właśnie mogę sobie objeżdżać pola. No i takie do truskawek, do włożenia z paką. Także wiecie, takie autko na gospodarstwo to musi być, bo to jest podstawa, coś przewieźć. Widzicie, wjeżdżam sobie w pole i nie martwię się, że będzie brudny. Tak wygląda groch siany 20 lutego. To tam pewnie dużo myślało, że za szybko, że za zimno, że zmarznie. Zobaczcie, jaki jest piękny groch, który już pole nam po prostu robi się jeden łan. Miana salamanka. Siana, uwaga, w ilości 200 kg, co wyszło około 80 sztuk na metr. Groch już widzicie ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem wąsków czepnych. I uwaga, po tych deszczach teraz zaczynają nam schodzić chwasty. O, przytulia czepna. Zobaczcie, i znowu komosa, i tam coś wychodzi, jakiś dwuliściak. No i pojawia się te ziele i się będę szykował do zabiegu na listnie. No i czym będę pryskał? Jeszcze mam dylemat, bo nie wiem, jakie będą dostępne środki. Buxtonę działa na chwasty najlepiej w fazie ich kiełkowania, tak? Czyli tam w fazie siewek. Czyli o, tak jak tutaj jest faza siewki, taka mała, o, tak jak tu komoska, malutka, tutaj tak o, tak schodzi. No a wiecie, ja jeszcze nie wiadomo jak jutro będzie z pogodą, bo coś ma padać i liczę na to, że będzie deszcz. No i nie wiem właśnie, czym to pryskać. Czy po prostu skurczę się na ten Buxtonę, czy po prostu wejdę, czy z powrotem, w tamtym roku stosowałem właśnie Global Agran, czyli to była no, bentazą substancja, 3 litry na hektar dałem, było fajnie czysto, by zamiatało rzepak czyściutko. No nie wiem, bo zobaczcie, tutaj już jest komosa dosyć duża i nie wiem, czy tamta substancja mi ją zwalczy. Pięknie wygląda ten groszek. Wszystko uratował go wcześny siew, wałowanie i po tym, że przyszedł jakiś deszcz zaraz po tym, bo gdybym posiał go w marcu, gdzie już później nie było prawie deszczów, to by mogły być bardzo ciężkie wschody, a tak widzicie. Groch, co prawda, gdy było, przyszła ta taka zima, zrobiło się mróz, minus 8, to on już wchodził i przetrwał. Przetrwał ten mrozy do minus 8, czyli wytrzymał do minus 8 groch. I ma się dobrze, zobaczcie, pięknie rośnie. Także tak wygląda groch siany 20 lutego po przejściu jeszcze wracającej zimy. Jestem jeszcze szybko na polu z kukurydzą. Kukurydza siana 9 chyba kwietnia. Miałem materiałów kupę z tego wszystkiego, ale wiecie, czas minął, to już jest praktycznie nieaktualne, więc nie ma co dodawać.
Tak wygląda kukurydza u nas. Schody widzicie w miarę równe. Była siana dosyć głęboko. Była posiana głęboko, jakoś pod spodem była wilgoć, więc łapało sobie to ziarko i fajnie nam wschodziło. Oprysk na chwasty nie był wykonywany do glebowo, bo to mijało się po prostu z sensem i w ogóle z pieniędzmi, bo to była strata pieniędzy, żeby pryskać do glebowo, gdy mieliśmy kompletną suszę, ziemia przesuszona i oprysk byłby praktycznie strzałem w kolano i za jest posiana po rzepaku. Pierwszy raz mam taką naprawdę technologię uprawy, więc zobaczymy jak to będzie. Nawożenie troszkę okrojone względu na wyniki i zasobność składników tej gleby, co tutaj są. Także widzicie, kukurydza, o, widać zresztą, że jest głęboko posiana. O, zobaczcie jak głęboko siedzi. Widzicie? To jest mój sposób uprawy kukurydzy. Zobaczcie, ręka jest kukurydza. Dlatego u mnie kukurydza troszkę dłużej wschodzi, ale jest już na wierzchu fajnie, bo jest głęboko posiana. Głęboka uprawa jest zrobiona przed kukurydzą. Znaczy głęboka. Nie jest głębokość na 30 cm, a i to na 20, ale jest kultywator szczepiony i idzie na pewno na 15 cm. Dlaczego tak głęboko? Dlatego, że sypię nawozy, wszystkie rozsiewam solniczką, rozsiewaczem. Nie dawałem wrzątek w podsiewacz, dlatego wszystko mieszam. Troszkę napowietrzam ziemię, co też zaraz przesuszy, będą hejty, że przesuszam ziemię, ale wiem, że tutaj jak przychodzą deszcze, to przychodzą deszcze nawalne, strasznie ulewy, jak już przyjdą burze, a ze względu na to, że tu jest, wiecie, nierówny teren, to robię na polu taką gąbkę, gdzie ta woda od razu nie spłynie, bo gdy ja bym to zrobił na parę centymetrów, tylko miał uprawione tą glebę górną tylko i dół nieruszony, to automatycznie robię tak, wszystko zjeżdża, dół mamy zamulony i koniec. I tak się dzieje tutaj na polach. U mnie ta technologia głębokiego siewu sprawdza się i to widać po plonach. Kukurydza ma już jeden, drugi, trzeci listek puszcza. Widać, że jest głęboko, bo same liście na górę wychodzą, ale co jest przy takim głębokim siewu dobre? Kukurydza jest głębiej, głębiej się nam zakorzenia i przy tej głębszej uprawie od razu puszcza nam lepszy system korzeniowy, bo ma po prostu luźniejszą ziemię. Ma luźniejszą ziemię i szybciej wykorzystuje potencjał, jakby powiedzieć, korzenienia się, nie musi się przebijać przez zbryloną ziemię. Sprawdza się ta technologia wcześniejszego, głębszego siewu. W tamtym roku była siana 5 kwietnia, w tym roku 9. Rzadko kiedy sieje w terminie kukurydzę, więc trzeba patrzeć na to, jak tu się dzieje i wszystko dobierać wtedy tutaj. To jeszcze tak szybko podskoczyłem na pszenicę. To jest pszenica KWS-u, KWS Emil. Siałem swoim materiałem i wiecie, dosyć redka była, ma masa 1000 nasion i troszkę gęsto mi się to wydaje, że jest posiane. Jest taka szczota. Tutaj na górach już widzicie, pszenica powysiadała, uschła, normalnie uschła, porobiła się żółta i no teraz ten deszcz trochę podratuje, ale tu już z niej plonu nie będzie. Tutaj się trochę zajeździło, bo się truskawki podlewało przez tą suszę, no ale tu tam jest pszenica po kukurydzy, widzicie, ładna, widać teraz po tym deszczu się poprawia, bo te górki to widać były wypalone, ale teraz już nam ładnie pokazuje się zielono, oby teraz jeszcze popadało. Truskaweczki, które tyle pracy naprawdę kosztują i to przez nie praktycznie mało filmów było, bo było trzeba sadzić, tutaj było sadzonek do wykupywania i do sprzedaży pełno, także kopanie, sortowanie, pakowanie to trochę czasu zajęło. To jest
odmiana, stara, wczesna odmiana honejka. Widzicie, że już ma tutaj zielone owoce. Także jak będzie wiadomo, maj, truskaweczki już są. To są dosadzane teraz na wiosnę truskaweczki. Tam mamy też sadzoną odmianę na jesień. Mam tutaj, miałem tutaj naprawdę dużo materiału nagrane z pielenia, z nawozów i z innych rzeczy tego. Po prostu nie było kiedy to zmontować. Tak jak wiele z siewów gorczycy, z przesiewania jej, bo wymarzła i z siewu jęczmienia, uprawy pod kukurydzę i takich innych rzeczy. No nie było kiedy naprawdę zmontować i tego dodać. Ten materiał już po prostu jest nieaktualny, bo już widzicie jaką mamy fazę, więc po co dodawać coś co już było. Lepiej dodać coś co teraz jest. Truskaweczki ładnie wyglądają. Tylko dla nich deszczu. Jeszcze wam pokażę jak wyglądają opady. W styczniu mieliśmy 11 litrów, luty nas widzicie troszkę popadało, bo tutaj 3-4 luty to mamy 24 mm. Potem po siebie zaraz tego spadło 15,6. Ogólnie luty mamy z opadami 48 litrów. Marzec 34, gdzie ostatni deszcz mieliśmy 20 marca i od tej praktycznie nie padało. 14 kwietnia tam 1 mm u nas padło, takie poproszyło i dopiero ostatnie dni kwietnia, czyli ten po 4 litry spadło, czyli kwiecień mamy 9 litrów, no i w maju mamy 1 maja 5 litrów, wczoraj 4,5 litra i dzisiaj w nocy też 4,5 litra. Także takie malutkie opady, chodzi mi o ilości, ale chodzi rozłożone w czasie, gdzie fajnie wszystko nam wsiąka. Widzicie jak to u nas wygląda, ten deszcz, który spadł, to jest naprawdę dla nas zbawieniem, bo wszystko już u nas schło, górki poschły, pszenica poschła, więc no ja czekam dalej na deszcz, śledzę te radary, co chwilę sprawdzam jak to tam się ma, czy coś idzie, czy coś nie idzie, czy jutro, czy dzisiaj, czy pójdzie, będzie padać. Czekam na deszcz i życzę wam też deszczu, bo bez tej wody to nikt daleko nie zajedzie. Gdy będziemy mieli wodę, to będziemy mieli plony, tak? Jak będzie woda, to i na piasku wszystko urośnie. Gdy nie będzie wody, to pierwsza klasa nam nic nie da. Więc i nawożenie, i innego tego typu rzeczy nam nic nie dadzą. Tylko czekajmy i prośmy o ten deszcz, żeby popadał i dopisywał w miarę takich równych rozkładach odstępu, a nie 30 litrów raz co 3-4 tygodnie ulewnego deszczu, więc to tak też się nie ma do końca. Będę coś tam jeszcze, myślę, już częściej wrzucał, bo nagrywam, ale jakoś nie mam czasu to zmontować i wrzucić i mnóstwo materiału jest po prostu nieaktualny, tak jak z serwisu John Deere'u, remontu 60 silnika i innych tego typu rzeczy, których naprawdę wypadły po drodze. Już po prostu straciło aktualność, bo to już było tydzień temu, dwa, a ja po prostu lubię być na bieżąco to co teraz jest u mnie w polu, żeby to przerzucić do was, żeby zobaczyć aktualną sytuację, nie to co było tydzień czy dwa tygodnie temu. Także pozdrawiam was i zapraszam dalej do oglądania, życzę wam deszczu i życzę wam mokrego tygodnia, żeby popadało. Także pozdrawiam was, cześć.